Dzień dobry, witam Was w drugim już odcinku podcastu, ale najpierw kawa. Chciałam Was przywitać, tak wiecie. Hej, mamy wiosnę, jest ciepło słonecznie. No, ale niestety w Trójmieście dzisiaj są dwa stopnie i pada za oknem śnieg, także znowu pogoda się zmieniła a na Wielkanoc już było prawie, słuchajcie, nie wiem, 22-23 stopnie, więc już naprawdę było cieplutko. Jakby zaraz przynajmniej miała być majówka, chociaż zwykle na majówkę pogoda się u nas niestety psuje. I tak jak spacerowaliśmy sobie właśnie w święta plażą w stronę Sopotu, doszliśmy do Molo, było tyle ludzi, że ja miałam wrażenie, że naprawdę jest majówka, a to dopiero, dopiero przed nami. No nic, ale ta pogoda nie przeszkodzi nam w dzisiejszych pogaduchach. Miejmy nadzieję, że szybko wróci słońce, że będzie cieplej i że będziemy mogli cieszyć się z tej wiosny. No bo dzisiaj właśnie pogadamy sobie troszeczkę na temat wiosny, co w niej lubimy, co jest fajnego. Oczywiście wszystko jest fajniejsze niż zima. No nic, miejmy nadzieję, że szybko zrobi się cieplej, słoneczniej i że dzisiejszy temat przywoła właśnie taką pogodę. Ale najpierw kawa, także zróbcie sobie kawę. I zaczynamy. Dziękuję Wam w ogóle bardzo za odbiór mojego podcastu. Dostałam naprawdę od Was bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo wiadomości prywatnych i na moim profilu prywatnym, że tak powiem Alice Vlog Channel i na profilu podcastowym. Bardzo miło było mi czytać, że mm, słucha Wam się mnie naprawdę przyjemnie, że niektórzy byli sceptycznie nastawieni, bo gdzieś tam na YouTubie zdarza mi się wiele razy to samo powtarzać, a tutaj jest to takie płynniejsze, no i jakoś przyjemniej Wam się tego słuchało. Bardzo mi miło. O, i. Kicia się już nudzi. Chwila nagrywania, a kotek już się nudzi. Wybawiłam się z nią, dałam jej jeść, także mam nadzieję, że zrzemnie się i da nam chwilę pogadać. Ale tak, bardzo było miło mi czytać właśnie takie głosy od osób, które były właśnie nastawione troszeczkę sceptycznie i jednak po przesłuchaniu całego odcinka, no podobało im się i przyjemnie się słuchało, czekają na kolejne odcinki, więc mam nadzieję, że słuchają też tego. Mam nadzieję, że będzie, słuchajcie, tylko lepiej, ciekawiej i będą tutaj różne tematy, na które będziemy mogli sobie dyskutować. I ja też tutaj czuję się troszeczkę inaczej niż na YouTubie, więc może to też wynika z tego, że czuję się tutaj e, może trochę swobodniej, może trochę mniej taka włożona już w jakieś, wiecie, ramy, w jakiś schemat. E w jakim, nie wiem, no gdzieś tam się nagrywa na YouTubie. Czuję po prostu, że tutaj jest troszeczkę bardziej na luzie. No i też bardziej się skupiam na jakichś moich przemyśleniach niż na pokazywaniu jakiejś codzienności. Natomiast o codzienności też na pewno tutaj będziemy sobie rozmawiać. Więc tak, dziękuję Wam bardzo za wszystkie wiadomości. Dzisiaj słyszymy się już w drugim odcinku. Już możecie słuchać podcastu na Spotify, na Apple Podcast i również jest dostępny na YouTubie. Wstawiam go w formie w filmiku, także możecie sobie słuchać w dowolnym miejscu. Podcast pojawił się też w ogóle w pierwszych rankingach, co dla mnie było zaskoczeniem, bo nie spodziewałam się, że to gdzieś w ogóle wiecie, gdziekolwiek się pojawi. Natomiast już był w rankingu top podcasty, na najpierw chyba piątym, potem czwartym, teraz jest już na trzecim miejscu i jeszcze był na początku w top odcinkach albo coś takiego. Więc bardzo mi miło było coś takiego zobaczyć, że ten. Podcast już gdzieś w jakichś rankingach jest. Te rankingi są aktualizowane codziennie, ale zrobiłam sobie takiego screena na pamiątkę. I tak, zakończyliśmy marzec i tym samym też wiosenne. Porządki. U mnie na Instagramie było takie wyzwanie, które trwało 28 dni i kończyliśmy tuż przed świętami, i krok po kroku sprzątaliśmy zakątki naszych domów, tak aby mieć wszystko czyste i uporządkowane na wiosnę, której niestety właśnie dzisiaj za oknem nie widzę. Ja już powoli naprawdę dostawałam szału, kiedy patrzyłam za okno i widziałam taką szarą aurę. Zero słońca od tygodnia, dwóch czy trzech. Absolutnie nie motywowało mnie to do niczego, nic mi się nie chciało. Znaczy, miałam swoje chęci i plany, ale wiecie, to bardzo szybko gdzieś tam gasło przez to, że pogoda była słaba, więc nie chce się nigdzie iść. Mniejsza motywacja do wszystkiego, a jak tylko jest słońce, to ja czuję się od razu inaczej. Więc jak patrzyłam za okno, to jedyne co miałam ochotę zrobić, to spakować walizkę i wyjechać gdzieś na jakiegoś city breaka', gdzieś, gdzie jest, wiecie, cieplej, słoneczniej i po prostu przyjemniej, nie wiem, na przykład na Sycylię. Rok temu byliśmy na Sycylii. Akurat to bardziej na majówkę, ale... Nie ukrywam, że było naprawdę bardzo fajnie, pięknie, ciepło. Miło wspominam w ogóle podróże z zeszłego roku. O podróżach na pewno też w podcaście będę mówić, bo to jest ważny element mojego życia. I na pewno w kolejnych odcinkach będę Wam gdzieś to wplatać. Może zrobimy sobie też kilka odcinków w jakichś konkretnych podróżniczych tematach. Na pewno będę chciała Wam powiedzieć trochę o moim solotripie, bo w sumie we vlogach troszkę wspominałam, ale myślę, że tutaj można się trochę bardziej rozwinąć. Może ktoś się nad tym zastanawia? No, podróże są dla mnie ważne i będą jeszcze ważniejsze. Jakby ja już wiem, że moje lata, że tak powiem, 30-40, chcę po prostu podróżować po świecie, także na pewno ten temat będzie się pojawiał, ale tak, taka dygresja o podróżach, no bo właśnie jak było tak szaro, to marzyły mi się różne wyjazdy. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie trochę mm, na temat wiosny, przywołamy to słońce. Ja mam nadzieję, że ta pogoda. W końcu się tak poprawi, że będziecie, tak wiecie, dłużej, stabilnie i słonecznie. Tak, mamy już porządki zrobione w domach. Jest czysto, przyjemnie. No, przynajmniej u mnie jest już po wiosennych porządkach i naprawdę jestem z nich zadowolona. Odgracanie przestrzeni e, dla mnie jest jak takie zrzucanie ciężarków. E, jak czujecie się przytłoczeni i nie możecie sobie poradzić z wiecznym bałaganem w domu, to może macie po prostu za dużo rzeczy. Ja miałam ten problem i po prostu z porządków na porządki zrzucałam takie ciężarki i właśnie pozbywałam się rzeczy, co pomogło mi się czuć po prostu lepiej we własnej przestrzeni. I dla mnie właśnie wiosenne porządki są takim no, przygotowaniem się na ten sezon, przygotowaniem naszego mieszkania, odgraceniem z jakichś rzeczy, które leżą niepotrzebne. I ja lubię sobie tak dwa razy w roku zrobić takie generalne porządki w domu, że wiecie, sprzątam w szafkach, w zakamarkach, jakich, do których się na co dzień nie zagląda, przecieram jakieś, nie wiem, kratki wentylacyjne, gdzie też tam zwykle no na co dzień się nie patrzy, nie przeciera się co tydzień gdzieś tam w czasie sprzątania. Wyczyścić sprzęty, jakiś ekspres do kawy, no po prostu wszędzie dokładnie wszystko wysprzątać. Oczywiście, że warto też regularnie niektóre te miejsca sprzątać, ale lubię tak dwa razy. W roku, właśnie jakoś tak, no marzec, kwiecień i jakoś tak na jesieni w październiku, zrobić takie generalne porządki w domu, krok po kroku, miejsce po miejscu, czyszczenie pralek i innych tego typu rzeczy. Uważam, że to naprawdę oczyszcza nam też głowę i daje przestrzeń na nowe, bo czasami właśnie jesteśmy przytłoczeni tak naprawdę naszym otoczeniem, naszym wnętrzem, czy rzeczami, którymi się otaczamy, bo mamy ich po prostu za dużo. Ja właśnie zaczęłam cały taki proces odgracania już w sumie w zeszłym roku. Zaczęłam sprzedawać rzeczy na Vinted. Tutaj akurat mowa o ubraniach, ale ja miałam ich naprawdę dużo. To ja nie wiem w ogóle, po co mi to wszystko było. To było nienoszone, leżało... Raz że w szafie dwa pod łóżkiem w tym pojemniku, trzy w szafie jeszcze w pralni, jakieś workach próżniowych rzeczy, których nie nosiłam, leżały i czekały nie wiadomo na co. Część rzeczy to w ogóle były takie rzeczy, których po prostu już wiem, żebym nie nosiła, tylko leżały z sentymentu, bo nie wiem, jakąś bluzę kupiłam sobie jeszcze na pierwszym roku studiów, czy kiedyś tam mi się fajnie kojarzy. Więc postanowiłam, że koniec z tym. Ja tych rzeczy nie noszę, jeśli czegoś nie założyłam w przeciągu, nie wiem roku. No to nie ma co tego trzymać. Niektóre rzeczy były już za małe, inne na przykład po prostu czekały na jakąś okazję, która nie nadeszła. Więc zrobiłam generalny przegląd i tak były chyba dwie czy trzy takie wielkie tury ubrań na vinted, które wystawiłam, sprzedałam i naprawdę bardzo się cieszę, że tych rzeczy się pozbyłam. A co ciekawe, oczywiście zrobiło się trochę miejsca w szafie, ale większość tych rzeczy właśnie była poukrywana w innych miejscach. Pod łóżkiem, w szafie w pralni, w jakichś innych tam torbach, um, i tak naprawdę ich nie było widać na co dzień, więc też. Teoretycznie nie widać tej różnicy, ale ja wiem, że one już nie są nigdzie indziej pochowane, tylko ja wiem, że mam ubrania w szafie i jakieś tam sezonowe, wiecie, letnie ubrania, kostiumy czy świąteczne rzeczy pod łóżkiem i to jest tyle. Ja naprawdę teraz nie mam masy ubrań, myślę, że jeszcze kilku rzeczy mogłabym się pozbyć. Teraz, jeśli coś kupuję, to to jest zawsze przemyślana rzecz i jeśli na przykład decyduję się kupić coś, drugie takie samo, to tylko dlatego, że coś mi się sprawdza. Na przykład ostatnio kupiłam sobie drugi taki sam szlafrok z H&M, muślinowy, tylko dlatego, że tak bardzo lubię ten materiał i w sumie docelowo chciałam ten kolor, który kupiłam jako drugi, że wiedziałam, że on mi się sprawdzi, że to jest super materiał, będę tego używać i tak dalej, więc to samo jeśli chodzi o t-shirty. Ehm, na przykład z Uniqlo mam biały, mam taki jasno zielony. Jeśli miałabym sobie kupować jakiś taki basicowy t-shirt dobrej jakości, to już wiem jaki model, wiem jaki rozmiar, ehm, tylko kupuję na przykład inny kolor czy drugą sztukę ehm, białego, bo białe t-shirty zawsze się przydadzą. Zawsze staram się to przemyśleć, co do domu przynoszę, co za Omawiam. Jeśli coś mi nie gra, to od razu albo odsyłam, albo robię zwrot wiecie o co chodzi. Myślę, że warto też pomyśleć o takich rzeczach, których używamy i zostawiamy na, na kiedyś, że kiedyś to nam się przyda i się nigdy nie przydaje. Typu najróżniejsze, właśnie przybory kuchenne. Ja miałam naprawdę dużo jakichś takich pojemniczków, słoiczków, jakichś przyrządów kuchennych, które były raz użyte i tak naprawdę więcej nie są potrzebne, i pozbyłam się tego całkowicie zredukowałam też ilość różnego rodzaju szkła, nie wiem mamy teraz chyba trzy kieliszki, bo się inne wytłukły, takie do wina, z cztery takie do szampana, takie z Ikea bardzo fajne, ładne i to jest chyba tyle. Jeśli chodzi o jakieś takie, powiedzmy, że do alkoholu, my aktualnie nie pijemy alkoholu, ale no, jeśli goście przychodzą, czy nie wiem, lewamy sobie po prostu wino bezalkoholowe, no to coś tam mamy, ale nie ma, wiecie, mnóstwa kieliszków czy kieliszków na wódkę. Gdzieś tam pochowałam jakieś takie rzeczy. Część wyrzuciłam, zostawiłam tylko kilka na ewentualnie jakieś imprezy. Mamy tam jakieś szklanki, jedynie kubki. Ja nie potrafię ograniczyć się, jeśli chodzi o kubki. Raz, że zbieram kolekcję kubków ze Starbucksa, takich podróżniczych, że tak Powiem z konkretną miejscowością czy z konkretnym krajem, więc tutaj akurat przybywa, ale jeśli chodzi o szklanki i inne tego typu rzeczy, to no po prostu ograniczyłam do tego co faktycznie na co dzień używamy i czasami jak przyjeżdżają rodzice czy goście, no to wiemy, że możemy coś tam więcej wystawić, ale nie potrzebujemy, nie wiem, 30 różnych szklanek. Tego się po prostu nie używa. Także u mnie to był długi proces pozbywania się rzeczy. Miałam po prostu już to zakodowane i jak zaglądałam do jakiejś szuflady, to ja od razu spoglądałam, czy jest tu coś, czego dawno nie używałam. Zostawiłam, żeby się jeszcze zastanowić i nie wróciłam do tego i w i wtedy brałam taką rzecz, wyrzucałam. Oczywiście to trwa dalej, tak? Ten proces trwa cały czas i jeszcze nie jedną rzecz pewnie wyrzucę. I to też nie chodzi o taki skrajny jakiś minimalizm. Ja się nie określam w ogóle jako minimalistkę daleko mi do tego. Natomiast ja miałam po prostu masę rzeczy, każda szafka była zajęta. Ja tak naprawdę nie wiem czym i po co, nic się nowego nie mieściło, a też z tych rzeczy się nie korzystało, bo się na przykład tam mało zaglądało. Więc staram się zostawiać te rzeczy, które faktycznie lubię, które są przyjemne gdzieś tam, nie wiem, dla oka, jeśli to jest jakaś dekoracja, chociaż ich też się trochę już pozbyłam. Jeśli chodzi o dekoracje, to nawet te bożonarodzeniowe u mnie zmniejszyła się ich ilość. Natomiast tak, no staram się tą swoją przestrzeń odgracać i sprawiać, żeby była dla mnie jak najbardziej Przyjemna, bo im mniej rzeczy, im wszystko jest lepiej zorganizowane, tym lepiej mi się tutaj po prostu żyje. Więc takie wiosenne porządki w domu mogą się przyrodzić też na takie wiosenne porządki w głowie. E, więc tak, skończył się marzec, skończyło się wyzwanie, wszystko wysprzątane. Parę rzeczy też właśnie się e, podczas tych porządków w marcu pozbyłam. No i zapytałam Was na Instagramie, za co kochacie wiosnę, bo ja mam swoją krótką listę i zaraz Wam o niej opowiem, ale byłam też właśnie ciekawa, za co inni kochają. Wiosnę, bo mam też rzeczy, które nie wiem, uwielbiam latem, ale one są tylko latem. Wiosna u nas jest zazwyczaj, wiecie, krótka, bo właśnie ta zima się przyciąga, a później nagle mamy przypływ gorąca, szybko jest upał, lato i wiosna się kończy. Tutaj ja sobie szukałam tych rzeczy, za które ja kocham wiosnę, co mi ją umila, co sprawia, że czuję, że jest wiosna, e, więc podzielę się razem z wami, i pierwszy punkt jest nie za zimno. Ale i nie za gorąco. Idealna temperatura dla mnie. Ani nie jest wam zimno, chociaż tutaj w Trójmieście to naprawdę różnie bywa. Nawet latem, czasami wieczorem trzeba się ciepło ubrać, ale. Nie jest Wam ani za gorąco, ani za zimno. Nie pocicie się po 5 minutach wyjścia z domu, ale też nie musicie się ubierać w 10 warstw jak zimą. I możecie założyć spodnie, wiecie jakieś jeansy, koszulkę i coś na to zarzucić. A jakby było za ciepło, to sobie to zdejmiecie i nie ma problemu, nie macie 10 innych warstw. Jest Wam przyjemnie, nie za zimno, nie za gorąco. To jest mój idealny stan. Wiosna jest po prostu dla mnie idealna pod tym względem. Względem, jeśli chodzi o pogodę, no wiadomo, jest różnie. No tak, jak mówię, dzisiaj za oknem pada śnieg. Natomiast, jeśli jest taka idealna wiosenna pogoda, to ja jestem zadowolona, kiedy mogę wyjść właśnie spodnie, t-shirt, trampeczki, idealnie. Drugi punkt to właśnie jakieś nowe buty, nowe trampki czy jakieś inne sportowe buty. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się to z wiosną, no bo zwykle sobie jakieś takie buty kupuję właśnie na wiosenny sezon, ale pamiętam też, że pierwsze moje Konwersy chyba były kupione wiosną i to uczucie właśnie, pamiętam jak w szkole miałam te konwersy, takie czyściutkie, na nowy sezon, jest wiosna, możecie latać w tych trampkach. No pamiętam to po prostu doskonale i zakładało się je właśnie wtedy, kiedy już było trochę cieplej. Ten zapach takich nowych butów. Chociaż pamiętam, że miałam w klasie kolegę, który też nosił konwersy i on nienawidził tych czystych konwersów. On uważał, że trzeba je troszeczkę ubrudzić i wręcz nas zachęcał do tego, żeby troszeczkę tam, wiecie, jak jest ta guma przy, przy konwersach, trochę to ubrudzić, to było mega, mega zabawne, ale no to było takie cool właśnie, że on musiał mieć takie lekko przybrudzone, e, więc tak, takie świeżutkie trampki na wiosnę, teraz też sobie stwierdziłam, że kupię konwersy, bo przez lata nosiłam wansy, nie było co prawda stacjonarnie mojego rozmiaru, więc zamówiłam sobie online w pięknym kolorze, takim jasno-zielonym, co prawda taki model na podwyższeniu, ale są przepiękne i już czuję, że właśnie wiecie, to pierwsze wyjście w tych wiosennych butach. Mm, czekam tylko na idealną pogodę, chociaż mam jedno wspomnienie z pierwszymi, pierwszym wyjściem w takich wiosennych butach na zewnątrz i od razu pierwszego dnia zostały mi ubrudzone. To były takie różowe, lekko zamszowe. Ja już nie pamiętam, jaka to była marka, czy to były Nike, czy to było coś innego, e, ale to było właśnie zamsz. Ciężko się to czyściło i pamiętam, że Wyszłam, bo poczułam, że okej, okay, już jest taka fajna wiosenna pogoda, i wsiadłam do tramwaju, i niestety pani przypadkiem nadepnęła mi na buta, który stał się niestety w jednym miejscu, no po prostu cały, prawie czarny. Myślałam, że się poryczę, bo dosłownie, nie wiem, dwa dni wcześniej odpakowałam, wycie jest pudełka. No i ciężko ten zamrz było już doczyścić do takiego stanu idealnego, więc e, takie wspomnienia też mam. E, więc tak, takie świeżutkie, Sportowe buty, trzeci punkt, błękitne niebo, kiedy w końcu po wielu tygodniach takiej właśnie szarej rzeczywistości ukazuje nam się błękit nieba, niebo staje się po prostu idealnie niebieściutkie. Prawie bez żadnej chmurki. No, nawet jeśli tam przylatuje jakaś, wiecie, mała chmurka, to jednak jest już więcej błękitu niż szarości, i to przywołuje u mnie naprawdę duży optymizm, bo dzisiaj nie widzę nawet, wiecie, nawet przyświtów tego błękitu, także wyczekuję tych dni, kiedy będzie można patrzeć na niebo i doceniać te kolory. Czwarty punkt to ciepły wiatr w trójmieście, i to może zrozumieją osoby, które mieszkają w trójmieście, gdzieś nad morzem, że no jednak tak trochę inny jest tam klimat i czasem jak jeżdżę do rodziców na Kujawy to tam słuchajcie nawet włos nie drgnie Naprawdę, no, mam czasami takie wrażenie, że stoję i zastanawiam się, czy wieje i nawet właśnie włos mi się nie rusza. E, oczywiście, no, zawsze tam jakiś wiatr się pojawi, ale jak już wrócę do trójmiasta, to ten wiatr jest dużo bardziej e, odczuwalny. Czuć tą różnicę w powietrzu i to tak naprawdę przez cały rok, ale ten wiatr to jest coś, co zawsze zauważam. No tu wieje po prostu bardziej. E, zależy oczywiście od dnia, ale bardzo rzadko jest dzień bez wiatru. Raczej to się rzadko zdarza. Ostatnio był taki dzień, to z siostrą mówimy, jeno, jakieś święto w ogóle, nie wieje, o co tutaj chodzi. I to jest jedyny dzień, kiedy warto ułożyć sobie tutaj włosy. <noise> nie no, żartuję, jest to kwestia przyzwyczajenia. Na początku mnie to doprowadzało do szału, szczerze mówiąc, bo wiecie, układałam sobie włosy, prostowałam czy coś, wychodziłam i po sekundzie wszystko było dosłownie rozwalone, delikatnie mówiąc. I jedyne, co miałam ochotę, to związać je w jakiś kucyk, a ja wtedy nie lubiłam wiązać włosów w kucyk, więc to już coś... <noise> Coś mówi i od kiedy mieszkam w Trójmieście zawsze mam już teraz coś do związania włosów, bo już się po prostu przyzwyczaiłam, że czasami to jest już irytujące, kiedy tak mocno wieje i te włosy wam po prostu latają po twarzy, w oczy, w buzie wam wchodzi wszystko, więc jak już mnie to tak na maksa irytuje, to po prostu wyciągam tą gumkę do włosów, związuję włosy w kucyk i idę dalej. Ale tak, ciepły wiatr w Trójmieście w końcu przychodzi. I kiedy on się pojawia, to jest naprawdę wyczuwalne i ostatnio właśnie jak była mm, Wielkanoc, to ja odczułam już taki pierwszy powiew tego wiosennego wiatru. Dało się wyczuć, że to już jest taki, tak przyjemniej na twarzy e, zawiewa, więc taki ciepły pierwszy wiosenny wiatr to też jest miłe uczucie. Kolejny punkt to u mnie chęć do działania. Po prostu po takim zimowaniu, które też jest nam potrzebne, i ja w tym roku się zaczęłam tego uczyć, jakby no, na przełomie, tak? Od jesieni, że tak powiem, w zeszłym roku do teraz, aby trochę dostosowywać się jednak do tej pory roku, do rytmu życia, pół roku. Po takim właśnie zimowaniu budzimy się do życia, do działania, chce nam się po prostu więcej, a przynajmniej mi. Tak jakby każde promienie słoneczne napędzały mnie bardziej i bardziej i każdy kolejny słoneczny dzień dawał mi takie potwierdzenie, że okej, okay, to jest ten sezon, kiedy my działamy, robimy więcej. Także zdecydowanie po takim zimowaniu jest ta chęć do działania i za to kocham wiosnę, że się chce bardziej. Kolejny punkt to czytanie książek w plenerze i to tak naprawdę zaczynam właśnie wiosną. Kontynuuję też później, ale uwielbiam czytać książki i chodzić tutaj na przykład u nas w Gdańsku do Parku Oliwskiego, który jest przepiękny. Jest wiele ławeczek, na których można sobie usiąść, czy z papierową książką, czy z kindlem. Można sobie gdzieś tam kupić kawę na wynos, czy zabrać z domu i siadacie, czytacie książkę. To może być wiecie, pół godziny, ale to jest tak przyjemne. Naprawdę polecam wam serdecznie, jak tylko zrobi się ciepło, zabrać sobie książkę i pójść gdzieś u was do parku, w jakieś przyjemne dla was miejsce w otoczeniu natury i sobie tak książkę poczytać z pół godziny, godzinę. Naprawdę jest to bardzo przyjemne. Ja Park Oliwski w ogóle uwielbiam. Jeśli będziecie w Gdańsku, to koniecznie musicie go odwiedzić. Nieważne, jaką porą roku będziecie, trzeba zobaczyć Park Oliwski. On jest piękny o każdej porze roku tak naprawdę i jesienią, i zimą, i wiosną, i właśnie latem. I tam też jest palmiarnia obok kawiarnia, w której możecie wypić kawę czy zjeść ciacho, więc polecam serdecznie. Kolejna rzecz u mnie... To rolki, i to jest aktywność, którą uwielbiam robić i wiosną i latem, w zależności od pogody. Ja rolki kupiłam już chyba, nie wiem, 3 lata temu. Kupiłam je z marki K2 i mam model Alexis, już nie pamiętam. Jaki dokładnie, ale Alexis. I to są najlepsze rolki, jakie mogłam sobie kupić. Pamiętam, że wtedy je kupiłam na jakiejś promocji i tak były droższe, niż mi się wydawało, ale wcale nie żałuję, ponieważ jeździ się na nich rewelacyjnie. Te kółeczka są po prostu genialne, mięciutko. No i też ta noga no jest po prostu stabilna w tym bucie, więc rolki K2 serdecznie polecam. Inne modele, nowsze, czy w ogóle cała firma jest świetna i ma bardzo dobre opinie, więc Rolki wjeżdżają. Jak tylko będzie ładna pogoda, to ja się ubieram i idę jeździć. Jest tutaj w Trójmieście kilka miejsc, w których ja lubię na rolkach jeździć i właśnie lubię sobie tak od czasu do czasu wyjść. Czasami rower, czasami właśnie jakiś bieg, ale jednak te rolki też się u mnie pojawiają. Ja Wam serdecznie polecam. Jeśli tylko macie gdzieś rolki albo chcieliście zacząć jeździć, to wpiszcie to sobie na ten sezon. Kupcie sobie rolki, zacznijcie jeździć. To jest naprawdę świetna za. Zabawa i świetna aktywność, i naprawdę łatwo jest się nauczyć, bo wiele osób mnie pyta, jak ja się nauczyłam jeździć. Ja się jakoś specjalnie nie uczyłam jeździć. Ja umiałam jeździć na łyżwach. Miałam rolki, jak byłam dzieckiem i tego po prostu nie zapomniałam. Kupiłam je po wielu, wielu latach. Właśnie z trzy lata temu kupiłam sobie swoje rolki pierwszy raz od właśnie dzieciaka i tak po prostu zaczęłam jeździć, i było to genialne, i już po pierwszym, pierwszym nie wiem, jak to powiedzieć, nie kroku, no ale po pierwszej przejażdżce pamiętałam jak to się robi i nie miałam z tym problemów, więc myślę, że też szybko załapiecie, ale tutaj apeluję, pamiętajcie o kaskach. Nie zapominajcie o tym. Ja wcześniej jeździłam bez i uważam, że to jest głupota. Różne rzeczy się dzieją na tych rowerówkach, zwłaszcza tutaj w Trójmieście my to widzimy, jak czasami hulajnoga wjedzie w rower, ktoś na rolkach jeszcze się do tego dołoży i po prostu jest taka piramida. Różne rzeczy mogą się wydarzyć i może się też zdarzyć jakaś tragedia. Także pamiętajcie o tym, żeby mieć kask. To nie jest obciach. Uważam, że to jest odpowiedzialna postawa i wiem, że nieraz dziewczyny chcą ładnie wyglądać i, nie wiem, mają super strój. Ten kask mi się wydaje, że psuje całą, nie wiem, stylizację, cokolwiek. Ja kupiłam sobie w zeszłym roku kaski. Uważam to za super decyzję. Są też ładniejsze. Możecie sobie wybrać jakiś fajny kolor. Warto dbać o to bezpieczeństwo i nie ma nic, co mnie bardziej wkurza, słuchajcie. Jak widzę na przykład rodzinę, która jedzie, nie wiem, rowerami, czy na rolkach, cokolwiek i dzieci mają kask, a rodzice nie. Jakby ja uważam, że jednak przykład idzie z góry, jeśli dzieci ubierane są w kaski, okej, okay, jakby super, że te dzieci mają te kaski, ale jeśli te dzieci mają kaski, to czemu rodzice tych kasków nie mają? Co to pokazuje? Że, że rodzice nie muszą, że dorośli nie muszą nosić. Ja uważam, że jednak warto dawać ten przykład, i skoro dbamy o bezpieczeństwo dzieci, to dbajmy też o swoje, dawajmy przykład, że My dorośli też nosimy, że to jest fajne, że tak się dba o bezpieczeństwo i o to, żeby nam się nic nie stało, jeśli gdzieś się wywrócimy, ktoś w nas wiedzie. Bo tutaj właśnie na tych rowerówkach w sezonie jest naprawdę ogromny ruch. Wręcz czasami nie chce się tam jeździć, bo właśnie spowalnia to wszystko albo dzieją się jakieś mniejsze lub większe wypadki na rowerówce. Natomiast pamiętajcie o kaskach, jeśli nie macie, a jeździcie na rowerze, na rolkach, cokolwiek, to kupcie sobie na ten sezon jakiś fajny kask, tak żebyście czuły się Czuli się w nim dobrze, ale żeby było też bezpiecznie. Także myślę, że to jest ważny przekaz, zwłaszcza teraz przed sezonem. Nie tylko kupienie sobie dobrego roweru czy fajnych rolek, ale też Kask, na głowę, no bo jednak czasami taki upadek, no może mieć naprawdę tragiczne skutki. Także tutaj taki przekaz ode mnie na nadchodzący sezon, kiedy jest dużo takich aktywności, po prostu normalizujmy noszenie, zakładanie kasków. Producenci już robią naprawdę różne kolory, różne kształty, więc możecie to sobie dostosować do swojej aktywności. I ostatni punkt to takie nowe początki, miłości. Wiecie, wszystko kwitnie i kwitnie nie my, też my, tak życiowo mam wrażenie, że wiele kwestii gdzieś tam się tak klaruje, zaczynamy widzieć troszeczkę wszystko w pozytywniejszych barwach i mam wrażenie, że wszystko jest troszeczkę takie łatwiejsze do zniesienia niż zimą, czy kiedy jest właśnie tak szaro i ponuro. Wiecie, może być słabo, może się coś dziać w naszym życiu takiego, że no nie mamy tego powodu do uśmiechu, ale za oknem nam coś mówi, że hej, Tutaj mamy błękitne niebo, świeci słońce, zapraszamy na spacer, więc jednak jakiś tam. Coś nam cały czas mówi, że, że warto się uśmiechnąć, warto zrobić ten krok dalej i w ogóle nie wiem, wiosna tak mi się kojarzy właśnie z takimi początkami, też mój pierwszy chłopak, nie mój poprzedni związek, ale taki pierwszy chłopak w gimnazjum. Byliśmy razem chyba rok i dziewięć miesięcy. Pamiętam, że na pewno prawie dwa lata. O tym związku pewnie mało kto w ogóle wie, bo to są już czasy chyba fotoblogowe. Ale myślę, że znajdzie się część osób, która to w ogóle pamięta. Ja wtedy miałam chyba 14 lat. Tak, ten związek się zakończył jakoś, jak ja byłam już w liceum, albo na przełomie gimnazjum i liceum. Ale ogólnie miło wspominam, to też była miłość, która zaczęła się wiosną, i to pamiętam bardzo dobrze. Pamiętam, że to był właśnie jakoś marzec, przełom marca, kwietnia. W kwietniu gdzieś tam mieliśmy rocznicę, i to była taka pierwsza nastoletnia miłość. Także wiosna zdecydowanie. Nastraja pozytywnie. Tak jak już Wam wcześniej wspominałam, chcę Wam też oddawać głos w tym podcaście. Też tutaj wplatać, czy wasze historie, czy wasze opinie, więc jak będę chciała nagrywać jakiś odcinek, czy będę potrzebowała właśnie waszych przemyśleń, waszych opinii na jakiś temat, to na pewno na Instagramie będę was pytać i dzisiaj właśnie wrzuciłam takie zapytanie, za co Wy kochacie wiosnę, żebyście tak krótko napisali z jakimś uzasadnieniem, za co Wy kochacie te porę roku. I dużo z Was odpowiedziało, za co bardzo. Dziękuję, bo tak naprawdę, nie wiem, dwie godziny później nagrywam ten podcast, więc mogło być mniej odpowiedzi, a tutaj naprawdę jest tego sporo, więc wybiorę może kilka. I tutaj pierwsza rzecz to jest coś, o czym już dzisiaj wspominałam, za to, że dzięki większej ilości słońca i budzącej się do życia natury, ma się więcej chęci na wszystko. No i tutaj się totalnie zgadzam. Ja mam zawsze wiosną więcej chęci na wszystko, w różnych aspektach życia, a jesienią i zimą, mimo tego, że jesień właśnie bardzo lubię, Jestem trochę taką jesieniarą. to no jednak troszeczkę powoli ku zimie ten zapał maleje, natomiast wiosną po prostu chce się wszystko. Tutaj mam kolejne, kolejną wiadomość. Wiosnę kocham za słońce i nadzieję. Po tych zimnych miesiącach w końcu odzyskuję energię. Więcej się chce, jestem bardziej produktywna, a przede wszystkim wracam do porannego biegania. Zimą jednak wybieram bieżnie na siłowni, ale to nie to samo. Powiew świeżego powietrza podczas rozbudzającego Biegu daje o wiele więcej endorfin. Poza tym, który sezon ma więcej tak pięknych kolorów i zapachów do zaoferowania niż wiosna. Dokładnie, zgadzam się totalnie. Ja może nie jestem wieloletnim biegaczem, ale zaczęłam biegać w zeszłym roku i już nie mogę się doczekać tego mojego pierwszego biegu. Miałam iść dzisiaj, ale umówmy się, śnieg i dwa stopnie, jak zobaczyłam w pogodzie, to mi się odechciało, <grym> więc stwierdziłam, że może po weekendzie, bo w weekend ma się znowu zrobić ciepło, po Weekendzie ma być już taka w miarę stabilna pogoda. Może jeszcze nie będzie super słonecznie, ale przynajmniej rano będzie kilka stopni więcej, więc też już się nie mogę doczekać takiego biegania rano, kiedy gdzieś tam te pierwsze promienie słońca już są. Jest trochę cieplej, przyjemniej jest tak też rzeźko rano, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc całkowicie rozumiem i takie właśnie endorfiny z rana po bieganiu są cudowne. No i oczywiście kolory i zapachy. Tego sezonu są wyjątkowe. Kolejna wiadomość, kocham wiosnę za świeżą i soczystą zieleń. Mega mnie to koi i uspokaja, zwłaszcza w zestawieniu ze słonecznymi przebłyskami otulającymi ciepełkiem. Kubek herbaty, wypit na balkonie, w takich warunkach to czysta magia. Do tego trel ptaków nabieram wtedy ochoty do zmiany, ale też robienie więcej dla innych. Być może to ładuje po prostu moje społeczne akumulatory. To w ogóle jest osobna kwestia. Społeczne akumulatory, ale tak zgadzam się. Chce się właśnie więcej. Jest ta zieleń. Ja kocham kolor zielony. Mnie też to koi, uspokaja moje zmysły, mój wzrok i tym samym właśnie głowę. No i oczywiście kubek kawy czy herbaty na balkonie jest niesamowicie przyjemny, zwłaszcza właśnie rano, kiedy jest jeszcze tak rześko, ale już to poranne słońce się pojawia jest tak wiecie przyjemnie, nie zimno. Ale tak właśnie przyjemnie rzeźko w powietrzu. I czujecie, że to jest poranek, dzień się budzi, jeszcze nie jest tak głośno za oknem. Uwielbiam to. No i oczywiście ptaki. Też śpiew ptaków jest takim właśnie taką oznaką wiosny. I tutaj kolejna wiadomość od Emilii. Kocham wiosnę za nowe życie, za to, że daje nadzieję i wprawia w pozytywny nastrój. Kiedyś jeszcze do ubiegłej wiosny jakoś się tym nie przejmowałam, nie zwracałam uwagi na wiosnę, bo wolałam jesień. Miałam depresję, a tak naprawdę to się o nią otarłam i tak powiedzmy, że z niej wyszłam, bo ona zawsze gdzieś będzie o sobie dawać znać. To wszystko u mnie się zmieniło o 180 stopni. Coś, czego nie lubiłam lub nie zwracałam uwagi, to teraz kocham i zwracam uwagę. Wiosna, zwłaszcza w tym roku, trzyma mnie w pozytywnym nastawieniu. I wiem, że będzie dobrze. Czekam na lato, które kiedyś kochałam, do ubiegłego roku raczej nie, a teraz znowu nie mogę się doczekać. Wracam, stara ja, w wiosennym klimacie ściskam Cię mocno, Alice. Pozdrawiam, Emilia, ściskam Cię bardzo mocno i życzę Ci dużo zdrowia i pozytywnego nastawienia. No, myślę, że pogoda wpływa na nas e, tak naprawdę na każdego, nawet jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy, no to jednak e, lepszy mamy humor, lepsze nastawienie, kiedy po prostu za oknem świeci słońce i jest cieplej. I już może ostatnia wiadomość od Was. Uwielbiam wiosnę za te piękne kolory i słońce. Od razu ma się lepszy humor, ma się więcej energii i aż chce się robić różne rzeczy. Wiosna to moja ulubiona pora roku. Ma w sobie coś, co mówi: zrób coś nowego. Kochaj żyć, bo życie jest piękne i kolorowe. I to są tak piękne słowa na koniec. Zrób coś nowego, kochaj żyć, bo życie jest piękne i kolorowe. Ja bym jeszcze dodała, że ma takie kolory. Na jakie sobie pomalujemy, że warto pamiętać o tym, że warto robić nowe rzeczy, warto robić je w zgodzie ze sobą, ale musimy też pamiętać, że to my jesteśmy poniekąd takimi malarzami. My mamy całą paletę kolorów i wybieramy sobie, no wiecie, w którą stronę chcemy iść, jakimi kolorami to pomalować. I myślę, że tak fajnie jest traktować ten sezon, wiosnę czy lato, które dopiero przyjdzie. I naprawdę życzę nam wszystkim, żeby to był były pory roku, które wykorzystamy na maksa, w taki sposób, w jaki my chcemy, robiąc takie aktywności, na jakie mamy ochotę. I właśnie pomalujcie sobie tą wiosnę na takie kolory, jakie lubicie najbardziej, lubcie takie aktywności, jakie wam sprawiają przyjemność, czy to jest bieganie, czy to jest jazda na rolkach, na rowerze, to, co tylko wam sprawia przyjemność i myślę, że to w tym jest najfajniejsze, że możemy robić różne rzeczy, ale warto robić to, co sprawia nam po prostu radość. Ja w ogóle często Wam, jeśli mnie oglądacie na YouTubie, wspominałam o tym, że lubię doceniać uroki każdej pory roku z osobna, bo uważam, że w każdej porze roku jest coś pięknego. Jednak no, wiosną to słońce wygrywa. Tak też planuję doceniać właśnie wiosnę przez cały okres jej trwania. Mam nadzieję, że trochę będziemy mogli się nią nacieszyć, że nie przyjdzie od razu fala upałów, bo ja też. Ja ciężko znoszę upały, powiem Wam szczerze. Dawanie wolę taką idealną pogodę, wiecie, na t-shirt. Więc tak, mam nadzieję, że u Was już lepsza pogoda, albo że za chwilę lepsza pogoda się pojawi, że będzie więcej słońca, więcej energii do działania. No i pokolorujcie sobie ten sezon na takie kolory, na jakie macie ochotę. Ja dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie podcastu. Ale najpierw kawa słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku, także zostawiajcie. Obserwacje, jeśli jeszcze nie obserwujecie podcastu, i możecie również zostawić opinie w zależności od tego, gdzie słuchacie. Mam nadzieję, że ten podcast przywołał u Was trochę pozytywnej energii, może poprawił Wam humor albo dał nadzieję na nadchodzące miesiące. Do usłyszenia i życzę dużo słoneczka.